Możemy pobierać komórki z organizmów roślinnych, zwierzęcych albo ludzkich i zakładać hodowle komórkowe, które w warunkach laboratoryjnych się namnażają. I dzięki temu możemy robić różne doświadczenia, badając te komórki. Jeśli chodzi o komórki pochodzenia z organizmu ludzkiego, to możemy je pobierać na etapie embrionalnym, płodowym albo z organizmów dorosłych. Duże zainteresowanie budzi wśród naukowców coś takiego, co się nazywa komórki macierzyste. Jest to pojęcie znane powszechnie. Komórki, które są jeszcze nie zróżnicowane, mogą się dopiero zróżnicować w procesie, w dalszym rozwoju człowieka. I te komórki macierzyste są oczywiście, występują u organizmów dorosłych, ale przede wszystkim są u organizmów na wcześniejszych stadiach rozwoju, czyli u embrionów i płodów. Przypomnę, że embrion to jest po prostu dziecko, zwane inaczej zarodkiem, dziecko na bardzo wczesnym etapie rozwoju wewnątrzmacicznego i później nazywamy ten etap kolejny, to już jest życie płodowe. W produkcji każdego z preparatów serwowanych jako szczepionki przeciwko COVID jest obecna linia komórkowa pobrana od dziecka zamordowanego w łonie matki. Zarówno to są elementy badań przedrejestracyjnych, jak i nawet wcześniej badań laboratoryjnych, a na końcu są to szczepionki, tak zwane oparte właśnie o te komórki, które pochodzą z, są pobrane od płodów abortowanych. Więc co do tego nie ma wątpliwości. Wskazywanie na konkretnego producenta w tym zakresie jest bezsensowne, ponieważ każdy z nich używa tych komórek. Mało tego, są tacy, którzy ukrywają prawdę, a wystarczy pogrzebać głębiej w internecie, aby dojść do rzeczywistych odsłon informacji, które decydują o niechęci, czy też sprzeciwie katolików do korzystania z tych preparatów. Jeśli chodzi o komórki pochodzenia płodowego, to nie musimy ich koniecznie uzyskiwać z ciał dzieci, można je uzyskiwać też ze sznura pępowinowego na przykład. I w związku z tym nie musi to być na przykład takie komórki pozyskane ze sznura pępowinowego. Nie są jakby, nie wiążą się z tym, że to dziecko musi być zabite i pozbawione tkanki, prawda? Natomiast niestety prawda jest taka, że medycyna szczególnie chętnie obecnie korzysta z tkanek dzieci pobranych w czasie aborcji. Nie jest to jakieś tam odosobnione działanie w kilku laboratoriach na świecie, ponieważ bardzo intensywne badania na ten temat trwały od lat 20. XX wieku. Pierwsze w ogóle na przykład transplantacje tkanki płodowej z nadnerczy do dorosłego człowieka chorego na chorobę Addisona, gdzie właśnie są chore nadnercza, miała już miejsce w 1922 roku. Nie była to udana transplantacja, ale takie pomysły już mieli naukowcy i od tych lat 20. bardzo intensywnie nad tym pracowali. Pobierali setki preparatów i różne jakby zastosowania wymyślali, ponieważ wciąż w medycynie istnieje ta myśl, że te tkanki płodowe niezróżnicowane przecież, a pełne tej takiej żywotności, możliwości podziałów, mogą skutecznie pomóc w leczeniu innych chorób ludzi dorosłych. Robiono od lat 20. badania, które miały na celu założenie hodowli tkankowo-specyficznych od płodów, żeby móc mieć komórki zamrożone, na których będzie można robić różnorakie doświadczenia, a potem w efekcie prawdopodobnie produkować leki, szczepionki. I rzeczywiście takie linie komórkowe są pobrane, były pobierane od lat 60., może nawet 50. Do dziś mamy skutecznie założone linie właśnie z lat 60., 70., 80. I te
komórki płodów były, nazywa się to unieśmiertelnione, to znaczy transfekowane różnymi wirusami, najczęściej adenowirusem typu 5, co spowodowało, że one przekroczyły swój limit podziałów, który dla zwykłych komórek wynosi około 50 podziałów. Później komórki już po prostu, to jest tak zwany limit Hayflicka i potem po wykonaniu 50 podziału już komórka jakby się starzeje, nie może się dzielić. Tymczasem transfekcja tym adenowirusem spowodowała, że te komórki w pewnym sensie stanowią takie perpetuum mobile i one dzielą się dalej, znacznie ponad ten limit 50 podziałów. Natomiast problem jest taki, i od razu tutaj dotknę ważnego argumentu, który używają ludzie jakby chcący, żeby ten przemysł związany z liniami płodowymi się tutaj rozwijał, to fakt, że nie są to linie tak naprawdę nieśmiertelne w znaczeniu takim, że do końca świata będziemy mieli te hodowle komórkowe, ponieważ prawdopodobnie według właśnie Hayflicka samego one też ulegną starzeniu związanemu z wiekiem, po prostu, który osiągną jako komórki. Co więcej, istnieje problem senescencji, czyli starzenia się tych komórek w laboratoriach. Już mniej więcej od 13 podziału dana próbka zamrożona i rozmrożona komórek, na których się robi jakieś tam określone doświadczenie, to już od 13 podziału już ma gorsze parametry biochemiczne i nie działa tak sprawnie jak przed tymi podziałami, w związku z czym trzeba rozmrozić kolejną porcję, żeby dokonać na przykład kolejnych obserwacji. Dlatego też należy mieć na uwadze, że te zasoby linii płodowych pozyskanych w latach np. 60. czy 70. ostatecznie mogą się wyczerpać i mają właśnie taki potencjał wyczerpania się. Teraz jeśli chodzi o fakt również pokutującego przekonania, że linie płodowe są przecież komórkami pobranymi od jakiegoś jednego dziecka, które później oczywiście oddało życie, no ale skutkiem tego wyhodowano linię komórek, którą namnożono na tyle skutecznie, jak na przykład HEK-293, że właściwie we wszystkich laboratoriach świata jest ona bardzo łatwo dostępna. Jest to półprawda i manipulacja, dlatego że żeby pozyskać linię płodową nie wykonywano tylko jednej aborcji, tylko zazwyczaj, żeby z sukcesem udało się namnożyć te komórki, trzeba było pobrać komórki od wielu dzieci, aż w końcu się udało. Nie licząc w ogóle tego, że już od lat 20. w ogóle uczono się tej techniki pobierania i hodowli komórek. Pragnę podkreślić, że żeby wyhodować najpierw wirusa różyczki, a potem linię służącą do produkcji szczepionki na różyczkę, czyli MRC5, to jest taki badacz włoski, który udowodnił wykonanie 86 aborcji. I to udowodnił, po prostu każdą tą aborcję wykazał w literaturze. Każda z linii produkcyjnych zaczyna się od badań laboratoryjnych, potem są badania populacyjne na ograniczonej grupie, w której wyniki badań są podstawą do rejestracji, no i wreszcie wprowadzenie do użycia preparatów zakupionych przez rządy za ciężkie pieniądze. I na każdym z tych trzech etapów w różnych konstelacjach są stosowane komórki pochodzące z dzieci zamordowanych w łonach matek. Jest to pewnik, niezależnie od tego, czy się przyznają do tego, czy się nie przyznają, ale jak głębiej wniknąć w dokumentację poszczególnych koncernów, to wszędzie widać właśnie linie komórkowe. Czasami one są rzeczywiście ciągnione przez dziesiątki lat. Jest taki opis bardzo wyrazisty i dramatyczny lekarza, który się zajmował pobieraniem tego rodzaju komórek z dzieci. Mianowicie stwierdził, że przyszła tam 20-letnia
kobieta do kliniki aborcyjnej i powiedziała, że ojciec nieznany i z powodów społecznych dokonano zabójstwa dziecka i od tego dziecka pobrano pierwszą komórkę, która dała początek linii komórkowej. No, jak ktoś wie, jak to się odbywa i jeszcze czyta relacje osoby, która była na początku tego procederu, no to zdaje sobie sprawę, że to nie są sprawy, nie są to rzeczy obojętne dla katolika, szanującego życie każdego człowieka, unikatowe, nieporównywalne z życiem jakiegokolwiek innego człowieka. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o oporze katolików, to jest nie tylko opór wobec zachowań samobójczych, bo jeżeli mamy tak wysoki odsetek zgonów i tak wysoki odsetek zachorowań po przyjęciu tych preparatów, a jeszcze do tego dotyczy to dzieci, gdzie ten instynkt z kolei zachowania gatunku, wcześniej instynkt samozachowawczy, powinien zaistnieć, no to jeszcze do tego dochodzą elementy właśnie naszej wiary, która nie pozwala nie tylko przyglądać się bezkarnemu zabójstwu innych ludzi, ale też chroni przecież nasze własne życie, nie pozwala na samouszkodzenie i chroni życie naszych dzieci. Więc ten cały kompleks spraw biologiczno-ideologicznych jest w jednym. Mieści się właśnie w takim sprzeciwie wobec preparatów stosowanych jako tak zwane szczepionki przeciwko COVID. Pierwsza linia komórkowa to jest właśnie linia związana z produkcją szczepionki na odrę, świnkę, różyczkę i tam jest właśnie te 86 udowodnionych aborcji. Potem powstawały kolejne linie, też oparte nie o jedną aborcję, bo są na przykład tam pojedyncze linie, w których udowodniono 12 aborcji, 20. Była też taka linia założona przez bodajże Stanleya Plotkina, która była w lodówce i akurat była awaria prądu w tamtym czasie, w latach 60. i cała linia po prostu zniszczyła się przez awarię lodówki, więc ileś tych aborcji do linii, która w ogóle nie dotrwała do naszych czasów. Tak więc te eksperymenty pochłaniają mnóstwo żyć dzieci. I właśnie dlatego mówię, że półprawdą jest mówienie o tym, że my korzystamy w szczepionkach na COVID z linii pochodzących od dwojga dzieci. Można tak powiedzieć w tym znaczeniu, że rzeczywiście genotyp jest to dwojga dzieci, od których ostatecznie udało się wykonać pobranie tkanki i założenie skutecznie hodowli komórkowej. Ale za tym, żeby wreszcie doszło do tego sukcesu, to właśnie stoi ileś tam eksperymentów w laboratoriach i po prostu dzieci, które umarły, oddając swoje wątroby, płuca, siatkówki i my nawet o tym nie wiemy. Dogmat medycyny głosi, że odporność pochorobowa jest wielokrotnie bardziej skuteczna niż odporność poszczepienna. To, że akurat w ramach całej narracji covidiańskiej Światowa Organizacja Zdrowia ten dogmat obaliła, nie znaczy to, że herezja tego rodzaju od kanonów medycyny jest prawdą. Jest to po prostu wyczyn PR-owski, wyczyn lobbingowy, pozwalający przymuszać ludzi chorych, którzy przechorowali COVID, czy też chorobę rozpoznaną jako COVID, do szczepień, pomimo braku wskazań. Natomiast jest materiał bardzo dobry, wiarygodny, z Uniwersytetu Amerykańskiego, przodującego w świecie w swojej dziedzinie, wskazuje na to, że odporność poszczepienna mierzona odpornością komórkową utrzymuje się 10 lat. No, gdyby to poszło w świat przez telewizje multiplexowe, te, które są szczególnie wrażliwe na wpływ lobbystów, to wtedy by okazało się, że nie ma powodu szczepić ludzi, którzy przechorowali COVID. No, ta wiadomość jest w związku z tym lekceważona, a jest to wiadomość prawdziwa i potwierdzona jeszcze przez inne laboratoria. A więc jeszcze raz, przechorowanie COVID daje odporność na 10 lat. Z całą pewnością nie jest to szczepionka, którą trzeba potraktować jako
remedium na COVID-19 dla całej populacji. Dlaczego tak jest? Wiemy już, no każdy zetknął się z takimi pojęciami jak choroby dziecięce czy choroby osób dorosłych. Dlatego są te specjalizacje, między innymi pediatria i interna. I wiemy, że choroby dziecięce i choroby osób dorosłych mają inne spektrum, można powiedzieć, inaczej zachowują się. Co znaczy choroby dziecięce? Choroby dziecięce to są takie choroby, które występują w wieku dziecięcym. Natomiast choroby osób dorosłych to są takie, które występują częściej w wieku dorosłym albo nawet i wśród osób starszych. W związku z tym należy do odpowiednich chorób dobrać odpowiednie strategie działania. Jeżeli chodzi o COVID-19, jest to choroba osób dorosłych, to możemy powiedzieć z całą pewnością i to się już nie zmieni, dlatego że średnia wiekowa osób, które chorują z powodu COVID-a i umierają, jest między 72 a 75 lat. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli przykładać jakieś strategie walki z chorobą COVID-19, no to należałoby traktować to, znaczy przykładać właśnie strategie i techniki stosowane w przypadku chorób osób dorosłych, a nie dzieci. Dzieci mają bardzo niskie prawdopodobieństwo zachorowania, a już tym bardziej wytworzenia powikłań, a już tym bardziej zgonu. Porównując epidemiologię innych chorób wirusowych z SARS-CoV-2 u dzieci, no możemy powiedzieć, że zwykła grypa jest 3 razy groźniejsza niż SARS-CoV-2, jeżeli chodzi o małe dzieci. W związku z tym, odpowiadając na to pytanie, można z całą pewnością powiedzieć, że dzieci nie powinny być szczepione, a taką granicą, która wynika z badań epidemiologicznych, to nie są badania oczywiście doświadczalne, to są badania obserwacyjne, można wysunąć taką granicą, dla której już się opłaca szczepić, jest około 20-25 lat. Pierwszą radą, taką z doświadczenia, jest taka, że osoby, które generalnie nie chorują, szczepić się nie powinny. Dlatego, że te wszystkie liczby, o których mówimy, te wszystkie badania dotyczą dużych populacji, milionowych już wręcz populacji, natomiast one nic nam nie mówią co do poszczególnych osób, czy one wyciągną korzyść, czy nie wyciągną korzyści z tego szczepienia. No bo kto tak naprawdę odnosi korzyść ze szczepienia? Korzyść ze szczepienia odnosi ta osoba, która gdyby się nie zaszczepiła, to by zachorowała. A skąd mamy wiedzieć, kto zachoruje? Tego nie wiemy, tego nikt nie wie. Wiemy, ile osób zachoruje po tych, powiedzmy, 2-letnich obserwacjach, ale nie wiemy, kto. W związku z tym rada lekarska, taka, jak mówię, pierwsza taka gruba rada jest taka, że jeżeli jesteś osobą zdrową, jeżeli nie chorujesz generalnie, albo grypę przechodzisz łagodnie, to szczepić się nie musisz. Natomiast osoby, które często chorują, łatwo łapią wirusowe choroby, grypy różnego rodzaju, rzeczywiście są już w tej grupie, które powinny się zaszczepić. Kwestia, czy czynniki ryzyka, takie jak cukrzyca, są wskazaniem dla szczepienia, no to jest jeszcze kwestia do bliższego przyjrzenia się temu tematowi, bo z kolei wiemy, że osoby, które mają cukrzycę, mają większą ekspresję białka na swoich komórkach, które pomaga wchodzić wirusowi do komórek, a więc w pewnym sensie cukrzyca dlatego jest czynnikiem ryzyka, bo ułatwia wniknięcie wirusa do komórki. Szczepienie tu może pomóc rzeczywiście, ale z drugiej strony podanie szczepionki osobom, które chorują na cukrzycę, może z kolei ułatwić penetrację wirusa do komórki przy kolejnej infekcji. Więc to są już kwestie do dokładniejszego przebadania. Ale generalna zasada, że osoby często chorujące z czynnikami ryzyka, rzeczywiście to są te osoby, które potencjalnie powinny się zaszczepić. Niestety, ale w takim masowym przekazie do społeczeństwa jest taki mały element manipulacji, mniej bądź bardziej świadomy. Może to wynikać może z niewiedzy i nie jest to świadoma manipulacja, ale nie rozróżnia się trzech pojęć, które powinny być rozróżnione.
A więc działanie szczepionki, a więc skuteczność szczepionki, a więc korzyść, jaką się odnosi ze szczepienia. To są trzy różne parametry i co do pierwszych dwóch nie ma wątpliwości w świecie medycznym. Szczepionki te działają i one są skuteczne, ale cały problem i cała dyskusja powinna według mnie skupić się na kwestii korzyści. To znaczy, jaką korzyść odniesie poszczególna osoba, albo jeszcze lepiej społeczeństwo, jeżeli byśmy wprowadzili program masowego szczepienia. Więc tutaj korzyści są bardzo małe i jeżeli mówimy o korzyściach zdrowotnych, ale też i korzyści, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no bo przecież po to szczepimy, żeby unikać chorób i żeby nie ponosić kosztów związanych z leczeniem chorób, powikłań itd., itd. Więc jeżeli chodzi o grupę do 25 lat, tak jak już powiedziałem, badania obserwacyjne wykazują, że nie odnosimy żadnych korzyści, ani zdrowotnych, ani finansowych. Natomiast powyżej 25 roku życia możemy już zacząć rozważać szczepienie, ale najlepiej w grupach ryzyka. To znaczy wiemy, że są osoby, które bardziej chorują, częściej chorują i rozwijają więcej powikłań, więc te osoby w pierwszym rzędzie powinny być objęte systemem szczepień. Masowe szczepienia wszystkich osób w całym kraju z całą pewnością nie mają sensu ani medycznego, ani finansowego. No nie wierzę, żeby się udało w Polsce przeprowadzić tego rodzaju eksperyment społeczny, eksperyment przypominający czasy nazizmu czy komunizmu w ramach obecnej przemocy covidiańskiej w Polsce. Jest to właściwie w naszym kraju niemożliwe. Jesteśmy ofiarami totalitaryzmów przeszłych. Nie damy z siebie zrobić ofiar totalitaryzmu obecnego. I nie sądzę, żeby wszelka segregacja, znakowanie ludzi, wykluczanie z pracy, wykluczanie z życia społecznego znalazło szeroki oddźwięk w naszym kraju. Oczywiście są ludzie skołowani przez fałszywe informacje z telewizji multiplexowej. Są ludzie, którzy zaufali władzy. Sam wybierałem tę partię, która dzisiaj rządzi. I są rozczarowani oczywiście. I kolejny ruch po stronie polityków, którym się wydaje, że mogą przymusić wolny naród do niewoli, jest wycofaj się jeden z drugim.